Panie i Panowie Oficerowie, witam serdecznie Prezydenta Rzeczypospolitej, Panów Marszałków, Panią Premier, przedstawicieli Parlamentu na dorocznej konferencji kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej Polskiej Armii. Rozpoczęliśmy dzisiaj doroczną odprawę kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych naszego państwa. Wobec zgromadzonych generałów, pań i panów oficerów stawili się wszyscy, którzy pełnią dzisiaj najważniejsze funkcje polityczne w państwie. Było to spotkanie z wojskiem. Z wojskiem, które dla dobrego swojego funkcjonowania oczekuje jednoznaczności, spójności i współdziałania. Mówiliśmy o tych sprawach najważniejszych, mówiliśmy także o stojących przed nami wyzwaniach, mówiliśmy również o oczekiwaniach, jakie Polacy mają niezbywalne prawo mieć wobec polskiego wojska. Zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju, a więc gotowość polskiego wojska na każdą sytuację kryzysową, zwłaszcza przede wszystkim w ujęciu militarnym, ale także różnego rodzaju zdarzeń, jak choćby klęski żywiołowe. Mówiliśmy o planach modernizacyjnych polskiej armii, mówiliśmy o intensyfikacji prac, mówiliśmy o udoskonaleniu systemu dowodzenia, mówiliśmy o wzmocnieniu polskiego wojska nie tylko pod względem infrastrukturalnym poprzez realizację zadań modernizacyjnych, ale także poprzez wzmocnienie go w sensie personalnym, a więc powiększenie liczebności polskiej armii. Chcieliśmy dzisiaj wszyscy razem, będąc na tej odprawie, pokazać polskiemu wojsku i pokazać w związku z tym także i polskiemu społeczeństwu, że jesteśmy jednym, jeśli chodzi o przekonanie, że trzeba budować silne państwo, a silne państwo to także silna, sprawnie działająca, dobrze wyposażona armia. Dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, którym mam honor i zaszczyt kierować, najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo polskich obywateli i naszej ojczyzny. Polski rząd jest zdeterminowany, aby ambitne programy, ambitne projekty w reorganizacji, w modernizacji polskiej armii służyły przede wszystkim temu, byśmy my wszyscy, Polacy, mogli się czuć bezpieczni i spokojni w swoim domu, w swojej ojczyźnie. Szacunek, jakim Polacy darzą żołnierzy, pamięć historyczna, którą staramy się przywracać, to godność naszego państwa, to godność nas wszystkich. Naszym tym najważniejszym zadaniem jest modernizacja polskiej armii. Chcemy, aby polska armia była doinwestowana. Chcemy, ażeby była wyposażana w sprzęt, który jest produkowany w Polsce, w polskich zakładach, przy wytwarzaniu którego pracują polscy inżynierowie. To jest nasza ambicja. Wierzę w to głęboko, że sprostamy tym zadaniom. Jest to nasz obowiązek. Polski rząd jest na służbie polskich obywateli. I najważniejszym wymiarem tej służby jest zapewnienie wszystkim Polakom, wszystkim Polkom i naszej ojczyźnie bezpieczeństwa i jesteśmy zdeterminowani, by ten cel zrealizować. Ta jedność myśli i działania, jedność koncepcji i zamierzeń, która została podczas tej narady przedstawiona, gwarantuje, że polska armia będzie silna, że będzie częścią skutecznie działającego sojuszu, a nie pozorów sojuszu, że wysiłki dyplomatyczne pana prezydenta, pani premier, a które były wytyczną dla realizacji działań ministra obrony narodowej, okażą się skuteczne. Mogłem zameldować panu premierowi, zameldować pani premier podczas tej odprawy, iż rzeczywiście podstawowe postulaty polskie są przyjmowane przez Sojusz Północnoatlantycki nie tylko ze zrozumieniem, ale i z gotowością realizacji. Przedstawiłem podczas tej narady plan rekonstrukcji programu modernizacji, tak by skupić go na wykonalnych, najważniejszych
elementach gwarantujących w ciągu najbliższego czasu bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo militarne Polski i rzeczywistą zdolność współdziałania z sojusznikami. W dniu dzisiejszym została podjęta decyzja, podpisałem decyzję o utworzeniu obrony terytorialnej kraju. Prace organizacyjne już w dniu dzisiejszym się rozpoczęły tak, że możemy pewnością powiedzieć, że na koniec tego roku na flance wschodniej Rzeczpospolitej, na granicy wschodniej Rzeczpospolitej staną 3 brygady obrony terytorialnej kraju. To jest jedno z istotniejszych zadań, jakie realizujemy obok modernizacji i unowocześnienia ochrony przeciwpowietrznej, obok dbałości o i rozwój wojsk pancernych, obok nacisku, jaki kładziemy na obronę związaną z cyberprzestrzenią oraz bezpieczeństwa polskiego militarnego, bezpieczeństwa na Bałtyku, morskiego bezpieczeństwa, które będzie 4. istotnym zadaniem realizowanym w najbliższych czasach przez polskie siły zbrojne. Ten plan uzyskał akceptację najwyższych władz Rzeczpospolitej i zostanie w najbliższym czasie zrealizowany. Za umożliwienie realizacji polskiej armii tego planu serdecznie panu prezydentowi, pani premier dziękuję. Mamy szansę na skuteczną obronę Rzeczpospolitej.